te dzieci pozbierały. Odwróciłyśmy stołki, bo były stołki wysokie takie i kładłyśmy te koce, takie kudłate koce i zawijałyśmy te dzieci w te koce. Ich nalazłyśmy chlebek, cebulę i sznurki żeśmy porobiły z tych kocy i ciągnęłyśmy te dzieci prosto. Nikt nami się nie zajął, nikt. Bo już nie było w ogóle ludzi, a jak byli, to szabrowali w Oświęcimiu, a nami się nikt nie zajął, ale ja tam naprawdę nikogo z więźniów nie widziałam. I niektóre dzieci poszły, to te dzieci zostały, które nie miały matek, bo dwie dziewczynki ze mną wracały, które no starsze były, bo ja byłam jedna z najmłodszych. To były starsze, miały po 12, 13 lat. 14, to ich mama rzuciła się na druty i one były, dwie siostry zostały, razem ze mną wracały, ale one po drodze gdzieś tam wiedziały, gdzie rodzina mieszka, bo one były starsze i z nami do Krakowa nie szły. A myśmy ciągnęły te dzieci do Krakowa. No i w Krakowie już nie było śniegu, był hejnał z Wieży Mariackiej, ale jeszcze po drodze nie mogliśmy przejść, bo był rów i nie mogliśmy z tymi stołkami przejść. No i nie, to było ciemno, nie mogliśmy znaleźć jakiejś kładki i jak się już widno zrobiło, to przeszłyśmy przez ten rów z tymi dziećmi na tych stołkach, w tych stołkach i jakieś już szaro się znów robiło i weszłyśmy do jakiegoś gospodarstwa i tam ludzie dali nam pokój i rzucili słomę i myśmy momentalnie na tej słomie posnęły. Dobra. Mhm. Już? Tak, Panie Władysławie, teraz może także teraz kolejnych może bohaterów naszych tak poprosimy. Tak. Prosimy teraz Pana Bogumiła. Ty. No, ja? Tak. Mam na temat liczby ofiar KL Auschwitz kilka słów powiedzieć. Liczba zamordowanych w obozach koncentracyjnych jest wielomilionowa. W pracach historyków zachodnich z reguły podawano tylko liczbę Żydów zabitych w KL Auschwitz. 1 milion podaje Raul Hilberg, 2 miliony Poliaków, Dawidowicz, Gilbert, 2,5 miliona podaje Bauer. Autorzy ci z reguły nie podają ani źródła, na którym się oparli, ani metody szacunku. Biorąc pod uwagę stosowanie przez Niemców w szerokim zakresie stosów do palenia zwłok, ogólna zdolność urządzeń do zabójstwa ludzi Auschwitz-Birkenau mogła być większa od przytoczonej wyżej. Jednak uwzględniając dodatkowy czynnik, jak niepełne wykorzystanie poszczególnych okresów, techniczna komisja ekspertów doszła do wniosku, że za czas istnienia obozu niemieccy kaci zniszczyli w nim nie mniej niż 4 miliony osób. Polski badacz Jan Sejn, który uczestniczył od samego początku w pracach zmierzających do dogłębnego zbadania zbrodni popełnionych w KL Auschwitz-Birkenau oraz osobiście przesłuchiwał komendanta Hessa, w czasie prowadzonego przeciwko niemu śledztwa w swojej książce, która była jedną z pierwszych prac naukowych na temat obozu, stwierdza: wszystkie zebrane materiały dowodzą, że przy uwzględnieniu czasu działania wszystkich krematoriów oraz urządzeń zastępczych Birkenau liczba ludzi zagazowanych i spalonych w tych urządzeniach była nie mniejsza niż 4 miliony. Sprawa liczby ofiar obozu była kilkakrotnie poruszana w Norymberdze przed Międzynarodowym Trybunałem Wojskowym oraz przed Trybunałami Amerykańskimi procesa IG Farben Industrie. Międzynarodowy Trybunał Wojskowy przysłuchał jako świadka komendanta tego obozu w okresie, gdy sprawował swoją władzę od maja 1940 roku do listopada 1943 roku. Stwierdził on, że w samym obozie KL Auschwitz-Birkenau uśmiercono w tym czasie 2,5 miliona osób i że dalsze 0,5 miliona zginęło z głodu i wycieńczenia. Hess w czasie zeznań w Norymberdze stwierdził: wedle moich obliczeń zgładzone tam
w Auschwitz, Birkenau i zagazowano, po czym spalono przynajmniej 2,5 miliona ofiar, ponadto pół miliona zginęło z wycieńczenia i chorób, co daje razem 3 miliony ofiar. Liczba ta stanowi 70-80% wszystkich więźniów Auschwitz. Zgładziliśmy około 400 tysięcy Żydów węgierskich w ciągu jednego lata 1944 roku. W 10. rocznicę Towarzystwa Opieki nad Oświęcimiem w dniach od 5 do 6 kwietnia 1993 roku w salach Wydziału Nauk Społecznych Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach odbyła się sesja naukowa na temat KL Auschwitz-Birkenau w latach 40-45. W czasie sesji wygłoszonych zostało 13 referatów naukowych. Celem sesji było przybliżenie niezwykle skomplikowanej, wielowątkowej problematyki KL Auschwitz-Birkenau lat 40-45, największego cmentarzyska w dziejach ludzkości. W trakcie dwudniowych obrad, w których uczestniczyli naukowcy i studenci, na specjalne podkreślenie zasługuje liczny udział byłych więźniów KL Auschwitz oraz innych obozów koncentracyjnych. Jednym z referentów był nasz kolega obozowy, inżynier Igor Trochanowski, numer jego 24725, pracował w Bobiru i powiedział między innymi: nie znam takiego przypadku, aby zbrodniarz przypisywał sobie większą ilość popełnionych zbrodni, a raczej stara się udowodnić i podać liczbę niższą. A tymczasem sami zbrodniarze podają liczby znacznie wyższe. Eichmann, który zeznaje, że przywiózł do Auschwitz 2,5 miliona transportowanych przez siebie Żydów z całej Europy, nie licząc Żydów z Polski, dopilnowując ich zagazowania i natychmiastowego obstwalenia wszystkich dokumentów. Wilhelm Boger, SS-man Auschwitz, postrach więźniów, biorący udział prawie przy każdym gazowaniu, który prowadził ewidencję zagazowanych transportów w swoim zeszycie, zeznaje, że zamordowano 3 miliony ludzi. Maksymilian Grabner, szef Gestapo w Auschwitz, oświadcza, że zginęło najmniej 3 miliony ludzi. Nie prowadził dokładnej ewidencji, ale on jako szef Gestapo obozu Auschwitz nie dopisałby sobie większej ilości ofiar. A co mówią zeznania Polaków? Bernard Chardibon, kapo komando Kanada, zeznaje, że wymordowano 4 miliony ludzi, mając ewidencję zagazowanych transportów. A co mówi Erwin Olszówka, raportschreiber Auschwitz, zeznaje zaraz po wojnie, że wymordowano 4 miliony ludzi, prowadząc ewidencję każdego dnia nie tylko Auschwitz, ale i Birkenau. W maju 1945 roku powołany został specjalny zespół Głównej Komisji Badania Zbrodni Niemieckich w Polsce, który przeprowadził badania śledcze na terenie obozu Auschwitz od 10 maja 1945 do 26 września 1946. Więc ponad rok i wydajności urządzeń masowie zagłady. W wyniku tak długiego okresu przeprowadzonych badań, analizując wszelkie materiały, ustalono, że sumarycznie Auschwitz wymordowano nie mniej 4 miliony ludzi. Zaraz po oswobodzeniu obozu, po odejściu Armii Radzieckiej, dyrekcja muzeum powołała dwa zespoły do przeprowadzenia badań w celu ustalenia ilości wymordowanych ludzi. Te dwa sporządzone przez wyznaczone zespoły protokoły widziałem u pracownika muzeum profesora Tadeusza Wąsowicza. Pomiędzy obydwoma protokołami była mała różnica. W protokołach tych była podana liczba 4 miliony ludzi pomordowanych Auschwitz i nikt jej nie kwestionował. Nawet byli więźniowie, którzy byli na kierowniczych stanowiskach w obozie Auschwitz. Nie wolno w żadnym wypadku opierać się tylko na fikcyjnych przypuszczeniach. Należy zgodzić się ze zeznaniami pośrednich świadków, a zwłaszcza Niemców, mimo że ta liczba 4 miliony ludzi pomordowanych wprost nie mieści się w głowie, że coś podobnego miało miejsce. Przyjęta obecnie ostateczna liczba ofiar, obecnie KL Auschwitz-Birkenau, od 1 300 000 do 1,5 miliona jest fikcją, manipulacją. Dobra. Wystarczy. Dobra. Poprosimy teraz może Jerzego Junosze. Więc jeżeli chodzi w ogóle
o moją rodzinę, dlaczego. Ja rozpocząłem walkę mając 16 lat. Moi rodzice byli patrioci, walczyli w I wojnie światowej, w II, mama też, w Legionach. W związku z tym ja miałem możliwość być w przedszkolu rodziny wojskowej w Belwederze u marszałka Piłsudskiego. To jest zdjęcie roku 1927, imieniny marszałka, 19 marzec 1927 rok, gdzie dzieci rodzin, które walczyły w Legionach i w POW, były w tym przedszkolu. W związku z tym przez cały okres czasu wpajano mi patriotyzm. Patriotyzm mnie wpajano też w domu i wpajano w szkole, w gimnazjum. W związku z tym, jak wojna się rozpoczęła w 1939 roku, od razu rodzice poszli na front i ja powiedziałem jako ochotnik PW, przysposobienie wojskowe, wstąpiłem do wojska jako ochotnik do Kleberga. Walczyłem u Kleberga i z jednej strony z Rosjanami, i z drugiej strony walczyłem z Niemcami. Potem po bitwie pod Kockiem przyszedłem do Warszawy. Jak przyszedłem, spotkałem pułkownika Dobrzańskiego, przyjaciela moich rodziców, który zaproponował, to jest jego zdjęcie, który zaproponował mnie wstąpienie do Służby Zwycięzców Polsce. Wstąpiłem do Służby Zwycięzców Polsce i dostałem kryptonim ZOM, Zakład Oczyszczania Miasta, ale Zakład Oczyszczania Miasta z tych, którzy współpracowali z Niemcami. W nocy z 21 na 22 kwietnia zostaję aresztowany przez gestapo. Przebywam na Pawiaku, przesłuchiwany jestem i torturowany na Szucha. Wstępuję razem z doktorem Śliwickim lotem, który mnie wprowadził do organizacji ruchu oporu na Pawiaku. I 18 kwietnia 1942 wywieziony jestem do Oświęcimia. Przyjeżdżam do Oświęcimia, dostaję numer 31119 i pracuję. IG Farben buduje zakłady chemiczne. I w związku z tym, że moja rodzina znała rotmistrza Pileckiego, który był w ruchu oporu, zostaje wcielony do ruchu oporu w Oświęcimiu. Po przebyciu tyfusu, który został mi wstrzyknięty przez SS-manów na bloku 28, uratowany z bloku 20, wyciągają mnie i jadę w transport do Gross-Rosen. Przyjeżdżam w Gross-Rosen, jestem 2 lata. Z Gross-Rosen wjeżdżam do Dachau. Jestem w Dachau i zostaję oswobodzony. Bardzo ciekawa rzecz. Jestem w ruchu oporu w Dachau i dzięki ruchowi oporu dowiadujemy się, że Himmler wydał zarządzenie, że żaden więzień nie może się dostać w ręce aliantów. Taki komunikat i taki telegram wysłał Himmler do wszystkich komendantów obozu. Przechwyciliśmy ten telegram i powiadomiliśmy generała Pattona o tej sytuacji. Generał Patton powiadomił wszystkich komendantury alianckie, które wyzwoliły obóz. Obóz Dachau został wyzwolony 5 godzin przed likwidacją obozu. Likwidacja obozu, SS Viking szedł z Monachium do likwidacji obozu Dachau. Po obozie jestem w szpitalu, po szpitalu jestem w armii amerykańskiej, później w drugim korpusie. Przyjeżdżam do kraju dla mojej matki. Mamy zaufanie, dzięki moim kolegom. Pracuję w budownictwie, rzetelnie, uczciwie odbudowujemy całą Warszawę. Odgruzowujemy Warszawę za nic, za darmo, dlatego że uważaliśmy wszyscy, młodzi ludzie pracujący w budownictwie, to było PPP numer 9,
dwójka, Warszawskie Przemysłowe Zjednoczenie 2, uważaliśmy, że mimo represji ze strony komunistów musimy coś dać dla kraju. I to, co mogliśmy dać, odbudowywaliśmy kraj.